Gdzie to się wszystko zaczęło? A, tak. Wszystko zaczęło się niewinnie. Profesor pilnie wezwał nas w związku ze swoim nowym wynalazkiem. Profesor nie krył zdenerwowania. Nie kryję zdenerwowania. Myślę, że przydałaby się jeszcze jedna próba, żeby na pewno działa poprawnie. Dobrze, profesorze. Ale co to jest? Och, pozwólcie, że przedstawię wam. Odponurzacz. Zapytacie, co on robi? To proste. Odsysa z umysłu całe ponuractwo i czyni obiekt odponurzania szczęśliwym. Ale kto go przetestuje? Pominę pseudo-inteligentne docinki Romka na temat mojej skromnej osoby, a zgodziłem się przetestować maszynę nie dlatego, że jestem przedstawicielem niższego szczebla ewolucji, tylko dla dobra nauki i ludzkości. Hip-hop, tra-la, ale jestem szczęśliwy! A to jest właśnie ponurol. Póki co składuję go w beczkach. Kiedy uzbiera się go dużo, mam zamiar przerobić go na nawóz dla kwiatków albo uleczony odpowiednik smoły. Jeszcze nie wiem. Tego dnia profesor miał bardzo zajęty dzień. Dużo ludzi chciało spróbować wspaniałego wynalazku. Wszyscy tego dnia opuszczali instytut bardzo szczęśliwi. Dobrze, może pominiemy to, żeby to szybciej zleciało. Ale ogólnie będziemy grali dzisiaj w Tytus Romek i Atomek. Gra z gazetki. Serio, nie wiem ile kosztuje w sklepie, bo kupiłem ją na portalu OLX. Na portalu OLX-a ją dostałem za 2 zyla. Za 2 zyla tą płytkę dostałem. Tu jest jeszcze jakaś bajka w formacie audio. Nie wiem. Zagramy sobie w tą gierkę, zobaczymy. Ponoć fajna, przygodowa gra. Tu pisze, gra dla dzieci. No ja nie jestem już dzieckiem za bardzo, tylko osobą dorosłą, ale to może być fajne. Uratować to sobie. No tak jak w wersji wstępnej było. Nową grę damy. Tak. Zobaczymy, z czym to się je, jak to wygląda i w ogóle. Może jest coś fajnego w tym. Szczerze, z przygodówek to tylko Spyro, Crash, Jackie. Kurczę, co ja jeszcze tam pamiętam? Raymana? A w zamiarze grałem w przygodówki. A żałuję. Nie fajnie, tą myszką się kieruję, dobra. Tu owoce zbieramy. Tytus, potrzebujemy dokumentacji od ponurzacza. Podczas włamania do instytutu wiatr rozwiał wszelkie jej części po dachach budynków. Na wykonanie zadania masz 1000 chwil. 1000 chwil? Wow. Siu, możemy dewastować. Turlu, turlu, jabudubu. Robimy, wow, nieźle. Devastation tu się robi. Nie wiem, przenikłem przez ścianę, super. Gra, widać, zapowiada się świetnie. To będzie, kurczę, mistrzostwo świata. Se to wyobrażam dalej. Nie no, graficznie nie jest źle. Ale tylko jest dziwna ta fizyka, kurczę, troszkę. Dziwne to takie turlu, turlu. Kawy zbieramy. No, te sowe jakieś kartki. Dobra. Mamy 1000 chwil na wykonanie zadania. Nie wiem, gdzie mi tu liczy ten czas. A, drugim przyciskiem myszy też mogę skakać. Super. Tu mam uderzenie, drugim przyciskiem myszy mam skok. Jej, on się jeszcze łapie, wow. To jest bardziej rozbudowana ta gra jednak. Myślałem, że to będzie już takie kanciaste i no. Ale, no, fizyka coś tam próbuje łapać poziom. No. Na poziomie kangurka KO to... Może było. Chociaż nie wiem, zaraz zobaczymy co to dalej, jak to tam, z czym to się tam gryzie i je. Zobaczmy, karteczki wyzbierajmy. Nie wiem, gdzie ten czas liczę, bo tam mam jakieś 1000 chwil, ten mi mówił. Ile trwa chwila? Tego to ja nie wiem. Ile trwa chwila? Zawsze mówię chwilę, a nie wiem, ile trwa chwila. 15 minut?
15-20 minut? Nie, jak mówię o chwilę, to jak najwięcej, nie? Ja bym mógł nawet chwilę mieć godzinę. O! Co to jest? Aha, checkpoint. Myślałem, że to coś trzeba zwalczyć. Zbieram sobie gwiazdeczki, cukiereczki, karteczki. Te skrzynki się ich nie da, one tak jakoś dziwnie stoją, tak jakby... Są jakieś takie dziwnie rozłożone, jakby się dało, a się ich nie da. Jezus Maria, chłopie! Się mnie wystraszył tym strzałem. Ananasa muszę sobie wziąć. Boże święty, co to było? Jakieś robo... srobo. Robo srobo mnie tu zaatakowało. No nie no, ale jak za dwa zyla nie żałuję wydatku na gierkę. Chociaż jest tylko jedna gierka, ale dwa zyla to... W sumie gdzie ja bym kupił gierkę za dwa zyla? No eliksierzyk dostał fajną gierkę na... za dwa zyla, przygodową. Jezu, on zapierdziela. Ale cukierka mi wypluł. To mam ananasy. Ananasa. Tu są ananasy. O, te ananasy mi chodziło. Hopsasa. Jeee. Pikawę dostałem. O jest robotronik jeszcze jeden. Dostał. Co to jest? Koszyków. Nie, to jest ten. Myślałem, że to są kosze takie, to są lampy, te klosze takie. Dziwne jakieś. Dobra, wisienki. Hop, hop. Zobaczymy, jak wygląda druga misja. Jak ja mam się dostać do tych... Jak te cukierki? Dawaj ruskie cuksy. Kawa fe. Te cuksy. Uwielbiam słodycze. Słodycze są życiem, gdy widzę słodycze, to kwice. Uwielbiam słodycze. Dobra, idę dalej. Wszystkiego tam chyba nie trzeba zbierać, by to... Nie, no liczę tam na dole te bonusy za wszystko. Im więcej chyba wyzbieram, tym... Ja, pierdyknął mnie troszkę. To mi jednak odbiera życie. Zauważyłem teraz, że mi serduszko zeszło, jak ten mnie pierdyknął trochę. Tak po lekku, ale schodzi. Ciekawe, czy przeskoczę. Dałem radę. O kurde, ale bym się kipnął przez te ruchy kamery. Dziwne. To bym się kipnął teraz. O. Zapaliło się światełko. Ty, tam jest jeszcze jeden. Dwóch, czy... A nie, to są wisienki. Ty, tu jest kawka. Lubię ptaszki. Ale wale słodycze. Ty, zamknięte. Czemu zamknięte? Jednej kartki mi brakuje. Chyba, o to chyba chodzi. Tej jednej kartki mi brakuje. No gra jest taka prosto robiona, no. Prosto robiona, ale no. Nie jest też najgorsza. Za dwa zyla, no co to jest? Ale jest dość fajna. Nie ma co narzekać, bo... Pograć można. Tam już nie wskoczę z powrotem. I co ja mam teraz zrobić? Mam tu jakieś możliwości do zrobienia. Co tu można... Jakimś... Shiftem też się skacze, spacją się skacze. Drugim shiftem się skacze. Drugim przyciskiem myszy się skacze. Czemu ja to... Rozwaliłem tabem, a myszką nie umiałem. Może też widzi się też da rozwalić. Dobra, zacząłem się w pewnym momencie. Zgłupiałem troszkę. Nie wiem, co ja mam tu zrobić. O! Od checkpointa mnie pierdykło. Ale
Ale jednej kartki nie wziąłem, dlatego chyba będę musiał powtórzyć. A tu jest okno otwarte. Jaki ze mnie cymbał. Nie zauważyłem otwartego okna. No ale gra ogólnie fajna. Powiem szczerze, nie jest zła. Jest dość przyjemna. Rozrywki dostarcza. Nie jest to z tych najgorszych gier. Grywałem w gorsze. A ta jest dość fajna i przyjemna. Przyjemnie mi się w to gra. Całkiem. Tak więc polecam tą gierkę. Jak najbardziej. Za 2 zyla na OLX-ie wyhaczyłem w portalu. Nie wiem ile w sklepie będzie kosztować. Też około tej ceny 5 zł ten. Nie wiem z którego ona jest rocznika, ale dość starsza. A tania jest, więc zamieściłem ją w tym też naszym tutaj. Polecam. Zostawcie łapę w górę. Lub w dół, ale wolałbym w górę. Dajcie dzwoneczek, żeby mieć na bieżąco. Trzymajcie się. Elo, hej.